Cześć, mano, witajcie z tej strony MrDamo15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Seria Biznesmeni, więc jest wow. Klas. Cześć. Klas Dominator już czeka, bo mamy lipiec i lecimy z kolejnym sezonem i kolejne żniwa na naszej cudownej farmie. Lecimy na pewno, piesek też jest kręci się w kółko, więc jest grubo. Ta nas bardzo mocno leci już na pole. Klasem no ja za nim. Jadę. Pies, chodź. O Jezus! Chodź. Ej, poczekaj, czemu on nie chce iść? O, teraz. Teraz wiem, że poszedł do budy, a on chyba tak to przy tobie był cały czas. I dlatego. Lecimy sobie pięknie na pole. Koło krówek. Więc. Tak jest. Bo tam tylko możemy dzisiaj... Aby takim wrałdu pokosił, mój Jezus. No, Boże, też marzę o takim czymś w końcu pojeździć. Jeżeli chodzi o żniwa, to mamy tylko rzepak do koszenia. Już dalej nie chciałem przewijać, bo po prostu mamy lipiec, więc też przydałoby się coś ruszyć, a nie wszystko w sierpniu. Tym bardziej, że rzepak możemy, a mamy, no to już zawsze to jakiś plus. Dlatego ciśniemy. Ja nie wiem, czy nie mam jakoś... Nie wiem, jak masz tam żniwa, co? Forma? Wyciszonych. Nie wiem, czy takie są ogólnie wyciszenie teraz mega dźwięków wewnątrz w kabinie, bo ja naprawdę aż dziwnie się czuję. Troszkę tak. Jest masakra. Fajnie, nie ma... fajnie słychać. Fajnie słychać, ale jest dość cicho, muszę trochę je chyba. Silnik za sobą to jest fajne. No jak wiesz, jak jest na zewnątrz, to fajnie słychać wszystko. To postawił ten traktor tutaj. Musisz go objechać, ale ja go zaraz stąd wezmę. Więc tym się zbytnio nie przejmuj. Boże, jedzie samochód dobrze, że skręca. Zwygniotłem trochę. No ja trochę to mogłem go inaczej ustawić, też z drugiej strony ten... Łąkę tu tam. Jo. Dlatego ja sobie stanę tu, zaparkuję ładnie przy belkach i poczekam. Bo ja teraz lecę właśnie do Waltry, ta nas zaczyna tutaj kosić. Tak powoli jest. Nie dotykam tego pola, bo kiedyś tu zrobiłem. Nie, to już nic nie patrz. Już tutaj nic nie zrobię. Kruszarka będzie. Bo będzie kruszarka. Mamy mleko. Ogólnie na samym wstępie, co się zmieniło? Zmieniła się beczka na mlekowodę, bo po prostu przy każdej aktualizacji... Na słomę? Bym poprosił. Dobrze. Przy każdej aktualizacji tamta beczka nam po prostu traciła to, co żeśmy tam wrzucali, czyli możliwość wożenia też mleka. Troszeczkę się wkurzyłem pod tym względem, że no ileż można się bawić, męczyć, wyjdzie na to, że znów będzie mała mini aktualizacja, cofną nam wszystkie te pliki i znów będziemy się denerwować jak ostatnio na odcinku, a po co, nie o to tutaj chodzi, żeby tracić, nie wiem, 20-30 minut, by wylać mleko z tamtej beczki, więc zobaczymy, dlatego ja lecę, no tego dopłaciliśmy, znaczy sprzedałem tamtą, dopłaciłem trochę tysięcy i mamy tą beczkę, więc w tym momencie mamy 135 tysięcy, a po przewijaniu trochę nam doszło pieniędzy, bo jednak te nasze kolektory słoneczne coś nam ich pieniędzy generują. Myślałem, że będzie tych pieniążków o wiele mniej, ale teraz od marca, bo chyba marzec mieliśmy, od marca zarobiliśmy naprawdę sporo tysięcy, bo chyba po 2000-3000 na jeden tak zwany dzień, miesiąc, jak zwał. Więc pod tym względem naprawdę osobiście jestem zadowolony. Macie zostawić łapkę w górę i komentarz i wszystko, no, bo ostatnia aktywność trochę spadła na kanałach. Bardzo serdecznie prosimy, wszystko wróciło. Bo jednak u Thanasa ten odcinek ostatnio mało aktywny był, no nie powiem ogólnie, ta nasza aktywność teraz jest słaba, bo po prostu nie ma co nagrywać, nie ma fajnych serii, nie ma fajnych map, więc tak stoimy trochę w miejscu, próbujemy coś wykminić, żeby coś dla was było, ale na razie jest po prostu bieda, więc liczę, że z czasem to się ogarnie. Osobiście na to bardzo mocno czekam. I liczę się z tym, że po prostu będziecie chcieli jeszcze tych biznesów trochę pooglądać, bo myślę, że jeszcze trochę tutaj dla was byśmy mogli teraz pokombinować. Teraz naprawdę odcinki szykują, jakby nie tak, patrzeć. Dokładnie. Wiadomo, że no może te poprzednie odcinki mało się nie działo, ten też nie będzie jakoś nie wiadomo co nowego działo, ale w najbliższych odcinkach na pewno trochę jednak tych pieniążków powydajemy, myślę, że też pozarabiamy, więc będzie się działo, ale na pewno będą wpadać też nowe maszynki. Tak jak widzicie, tu beczuszka działa, mleko jest wylewane, jesteśmy na serowni ogólnie.
Więc po raz pierwszy dojechaliśmy do tej naszej serowni, którą Końcu. Chcielibyśmy, żeby było masło, bo masło nam jest potrzebne do ciasta, a jak dobrze widzicie, masła akurat nie ma, cukru też nie ma, ale będą buraki w tym sezonie, więc też do tego ruszymy. Czy to już jest wylane? Jest wylane, więc wchodzimy w serownię, klikamy masło, odpalamy masło i te 8000 litrów na to mleko będzie działać. Niby jest jak przepis 15 mleka na 13 masła, więc jakoś tak szczerze źle chyba nie będzie. Ser żółty sobie odpuszczamy, bo chyba ser żółty na razie do niczego nie jest potrzebny. Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli do czegoś ser żółty. Nie, on chyba tylko nie. Chyba na sprzedaż. Cukrownię będzie mieli, ale cukier ogólnie jak to jest z zbiorami, buraki chyba dopiero, a nie, burak sierpień, wrzesień, tak? Nie, to nie tutaj, przepraszam. Nie tą rubryczkę zobaczmy. To tutaj, październik, listopad. Właśnie może coś być wcześniej, ziemniaki są sierpień, wrzesień, ale ziemniaki nam nie są potrzebne, buraczki będziemy tutaj działczyć na pełnej. Serownię mamy odpaloną i można powiedzieć, lecimy, myślę, że na następnym odcinku już coś tutaj tego sera wpadnie i będziemy mogli dalej ruszyć z produkcją ciasta, bo tego ciasta trochę się wyprodukowało po tym ostatnim zalążku nie mleka, tylko jajek, które żeśmy zawieźli, więc przez te parę miesięcy trochę podziałało, do czerwca produkcja była, 4 paczki ciasta mamy, więc to też jest spory pieniądz dla nas, dlatego czekamy dalej i myślę, że do grudnia, bo pewnie wtedy będziemy sprzedawać wszystko, zimą będziemy sprzedawać, no bo jednak te ceny są dla nas dość ważne. Może, że jakimś cudem uda się, jakaś zwyżka będzie fajna w środku roku i też uda nam się to opchnąć. Na razie zobaczymy, jak będzie. Te ceny są słabe, teraz nawet oblukamy, też jak dojedziemy na farmę. Jak tam w ogóle te ceny są, albo dopiero oblukam może jak będę kosił, bo teraz jest troszeczkę jeszcze roboty przede mną i nie będę miał tak chwili, żeby sobie tak stanąć albo gdzieś jechać, a tam jednak jadąc na polu to na spokojnie będę mógł sobie takie coś oblukać. Na razie tak, jedę z beczką na farmę, odstawiam beczkę, podrzucam, podpinam jakąś, chyba talerzóweczkę wezmę. I to nasowi właśnie tam na rzepak, żeby od razu już lecieć. Przewieźć wodę, żeby się nie paliło. Myślę, że nie ma takiej opcji, bo będzie padać, jak widzisz, Magalog nadal, że może padać, więc czemu by też nie, może i tak będzie. Nie wiem, gdzie tą beczkę zostawić, ale myślę, że na razie, nie no, może na środku to nie. Bardziej w środku tam gdzieś, bo może bardziej gdzieś tam przy wodzie, bo ona się tutaj może przydać. O, z tej strony, to nie byłoby głupie, żeby tutaj sobie nawet postawić. Cyk, na razie nam to nie jest potrzebne. Muszę to jakoś wykręcić, bo i tak muszę wrócić na farmę. Woli, na firmę, dyszla. Firma Lemudzyna. Żebym tylko dyszla nie wywinął. Dobra. Cyk, myk, fuch, ogień. Nie, serio, dziwne, jak jeżdżę w środku, a dużo będę jeździł w środku, to naprawdę te dźwięki są słabe, ja muszę to luknąć, bo... Ale mam wszystko porządku. Ustawienie ogólne to będzie tutaj, czy... Tak, ustawienie ogólne, dźwięki, głośność pojazdu, otoczenia, radia, nie ma nic innego, nie wiem, na 50 można by było. I mam wszystko chyba... jak trzeba. A daj, ile masz ten, głośność pojazdów? Czekaj, już ci tak powiem. Z ciekawości, nie, ile ty masz u ciebie? Czekaj, nie, to gdzie to jest? Ostatnia ta zakładka, trzecia od końca i na samym dole. Głośność powiedz na 70. No. Ja wezmę na 60. No, już zawsze coś tam słychać w środku. Alpego jest podłączane, bo my tutaj nie potrzebujemy, nam przeciachamy bardzo ładnie, więc talerzówka w sam raz. Niech zapierdziela. I od razu coś tam słychać. Najgorsze jest to właśnie, że teraz tak, na polskich maszynach, gdzie tam jeździłem na tym Bizonem 60, to jednak te dźwięki, no trzeba trochę przyciszać. Tutaj znów trzeba podgłaszać i tak to nie ma takiego ustabilizowania. Tylko najgorsze jest to, że jest mega wyciszanie moim zdaniem w kabinie, bo zobaczcie, teraz na zewnątrz
jest mega głośna, a tu w środku jest mega cicho, więc to takie powinno być wyciszanie, ale nie aż takie, moim skromnym zdaniem. Ale tym się na razie nie przejmujemy, bo lecimy na pole. Myślę, że ty już wszystko wykosiłeś tutaj. Jeszcze nie. Bo tak ładnie to poszło, więc ja już wpadam tutaj od początku. Do majątku. W środku do majątku, Boże, tej pizzerii. Daj Boże, by ona kiedyś wróciła. Daj Boże. Cygnyk, puch. O, a to co? Co tu się wydarzyło? Coś tam pan pojechał? GPS-a chciałem zapuścić z jednej strony, mogę... Nie, i tak się będziemy wymieniać, to na razie nie ruszam. Tylko z tej trawy wyjadę jeszcze John Deere'em na drogę. Ile masz tam ogółem? 75%. No, myślę, że jak wyjadę na drogę, to... To będzie git, tak to. O, możesz podjechać tam. Bo zdążysz wrócić. No, raczej tak. No, to git. To tu przy drodze. Tak to, a z jednej strony to już się przesiadamy. O, gitara, ja sobie nawet kulturalnie wskoczę. I szybka wymianka, serdecznie poproszę. O, to jest zmiana. To jest zmiana tak, jak być powinna. Wracamy za sterii. Klasa, ogólnie ostatnio sprawdzałem bizonka, no naprawdę szacun za bizona. Bo naprawdę pięknie się jeździło nim. Aż daj Boże, żeby wszystkie takie maszyny były, na razie bez żadnych problemów. Chociaż tego mało, ale nadal jest spoko. Może trochę sobie przybliżę mikrofon, bo nie wiem, czy będzie dobrze słychać. Waltra. Zadówką. Waltra ładną robotkę robi. Bo zapieł dawać trzeba, to podstawa. Idzie jak wysypiemy, bo mamy... Kurczę, tylko nie haczną. Nie możesz Dobra. Gdzieś złamać tak dobrze. Nie chcę, żeby tu gdzieś haczniło w żona Dira, 80 parę procent było. Ogólnie tak, z rzepakiem lecimy od razu prosto na firmę, robimy no dalej olej i, no, i będziemy znów sprzedawać, więc no, tak to wygląda tutaj, że nie latamy po żadnych skupach, bo po to mamy tu właśnie firmę, żeby w końcu się bawić tak, jak być powinno. O, tutaj jako ładnie słychać, jak gdzieś podnosił talerzówkę. Długo wysypuje się. Czarek pieczony. Dobra, cyknek fuch. Ja tak to sobie polecę od tej strony, bo widzę, że dobrze ci to idzie, to chciałbym ten kawałek najpierw w miarę idzie skosić ci, żebyś mógł na luziku dalej się bawić. Dobra, my wracamy do tego, co chciałem wcześniej sprawdzić, czyli do cen, bo w tym momencie nie mamy nic. Oprócz 900 litrów pszenicy, która zostaje dla kur, to jest podstawa. Cała reszta nas nie interesuje. Mleko, jaja nie, na pewno nie sprzedajemy. Przepatrzeć, kiedy będzie koniec pola, żebym gdzieś tam nie przefrunął za bardzo. Bo to nie jest jakieś mega długie pole, że sobie mogę... Kuniec, jak coś. Posiedzieć. Tak, to widziałem. Fajnie, że to jest przezroczyste, a nie muszę klikać co chwilę, by patrzeć. Cykmyk, fuch, puszczamy dalej, o, i wracamy. Tu będę musiał bardziej uważać, bo John Deere na końcu stoi. Teraz tak, cena chleba, na razie nie wiem, jak z chlebem, czy będziemy się bawić, ale na razie jesteśmy najbardziej na spadku. Tak samo jesteśmy, można tak powiedzieć, z ciastem, chociaż mamy lipiec, więc już powoli ta cena idzie do góry. Jest szansa, że we wrześniu coś tam podskoczy, więc jeżeli byśmy naprawdę potrzebowali pieniędzy, no to tego ciasta we wrześniu możemy się pozbyć. Właśnie, że te znajdźki zostały, no tak. Tak, znajdźki też bo będziemy szukać, ale myślę, że no jak będziesz miał czas, to w tym odcinku możesz poszukać. O, to muszę jeżeli później coś tam no i takie słodkie potalerzujesz. Ale szczerze na razie tak jakoś mega nie jest to potrzebne, dlatego też nie spinam się, bo to bardziej będzie potrzebne na przykład nie, kolejny odcinek, gdzie naprawdę będziemy wydawać pieniądze na nowe nabytki. Cukier będziemy mieli, płatki zbożowe też, najwyższa cena jest dopiero w lutym.
Więc też nic tego typu, a płatki zbożowe dopiero będziemy w tym sezonie mogli zacząć produkować, dlatego ta cena nas najbardziej interesuje. Cześć Konon i żegnaj Konon. To jest Konon, polska wersja, tak się nazywa, nasza, MST, ale udało mu się FS, pozdrawiam oczywiście Bolusia. Daj Boże, żeby częściej wpadał. Ciekawe, na co jest zaszczepiony. To na pewno, znając Bolka, ale no jeżeli zapytamy. Wracając o olej rzepakowy... Czekaj. Dobry? No co jest pan zaszczepiony? Na pizdę jestem zaszczepiony. Dobrze, na razie. Dziękujemy. Ty to też, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wiedziałem, że na to jest zaszczepiony. Ale wracając do oleju rzepakowego, w listopadzie, październiku będziemy mogli sprzedać, więc fajnie, jak to szybko opchniemy teraz i będziemy mogli działać. Tak samo jest z sałatą, dopiero zimą, pomidorami i truskaweczkami, bo te rzeczy jeszcze możemy opierdzielić. Cudem wyhamowałem, bo bym wleciał na drogę. Dlatego ja już wiem, że dokończę sobie tutaj koszenie, bo na pewno mi się to zmieści w całym zbiorniczku. Czy mamy wykoszone tak pole idealnie, czy też nie? Jak myślisz? Nie, ja wiem, nie pamiętam. No chyba nie. To ciekawie właśnie mnie tu, bo tak wiesz co, teraz tak wjechałem i powiem ci szczerze, że łapie mi prawie, że idealnie. Więc jeżeli nie będzie żadnego mijaka, to mamy rozcięte pole wręcz tak, jak być powinno. Więc super sprawa. A wracając na to wszystko, co chciałem, to sprawdziłem i tak, no przeważnie niestety, tak jak się zgadza, te ceny są przeważnie listopad, grudzień, styczeń, luty. Gdzieś tam zawsze ten wrzesień, październik, jakieś pojedyncze rzeczy też mogą wpaść. Ale czy tak będzie, to dowiemy się wreszcie sezon. Tak jak mówiliśmy wcześniej, fajnie, żeby jednak ta aktywność nadal była na tej serii, bo no, to jest dopiero taki pierwszy potężny sezon, dopiero się rozwijamy. Wszystkie rzeczy najbardziej ciekawe będą w tym sezonie, czyli właśnie buraki, kukurydza, więc kolejne nowe zadania nam wpadną na firmę. To też zawsze coś nowego. Jeżeli chodzi o zwierzęta, chyba więcej nie będziemy tutaj posiadać, bo nam nic innego nie będzie potrzebne w tym momencie. Mleka już mamy 3200, jeżeli chodzi o mleko. Zaczyna nam powoli to przyspieszać w końcu, więc może te firmy też będą jako tako latać. Na pewno będziemy musieli zrobić sianokosy, więc to też szybko nam tutaj powinno ogarnąć. I chyba tyle z najważniejszych takich rzeczy. Tak teraz się zastanawiam, ale nic innego mi do głowy nie wlatuje, jeżeli chodzi o ten nowy sezon. Na pewno będą nowe nabytki, na pewno będą odpalane nowe też produkcje, więc to też będzie plus. Na pewno wpadnie cukier, na pewno płatki zbożowe, których jeszcze nie było. Olej był, więc to tylko wróci. Masło właśnie dzisiaj po raz pierwszy zostało ruszone. Już trochę litrów tego masełka mamy. No i jak w następnych odcinkach no, uda nam się skosić zboża, no to będziemy mieli kolejny raz mąkę. Ale to już było, więc to też, jak to się mówi, nic nowego. A może jeszcze wpadnie nam kolejny jakaś kolejna ciekawostka, jakaś kolejna firma. Zobaczymy, co nam ciekawego jeszcze w tym sezonie wpadnie do głowy. Zobaczymy. Nie wiem... Co? Nie, co to było? Nie wiem czemu, ale no, na 99% jestem pewny, że że to był Rafon i jego śpiewy. Ale to było tak dziwnie puszczone w tle przez mikrofon, że nie dało się tego zrozumieć, więc... somebody bunny! Dobra, wszystko fajnie, wszystko rozumiemy. Dobrze, że telefon jest obok i wszystko Bolek przeważnie pisze, więc jest wszystko, gitara się ma. Ale tak jak właśnie i Bolek wiem, że wspominał na poprzednim swoim odcinku z tego Let's Playa, z tej nowej mapki, wspominał o tym, to na pewno. O tobie? I nie, o innych ciekawych rzeczach, że jednak brakuje nam czegoś takiego, jak było kiedyś, że trochę odwaliliśmy na tych odcinkach. Dla was to było
fajne, humorystyczne i zawsze to jakoś się działo. Będę w racji, bo muszę wrócić właśnie. Na przykład, nie, ale serio, przez to sankcje tak zwane YouTube'owe, teraz słowo sankcje, to jest hit, tak, to jest po prostu słowo, nie wiem czy sankcja to nie będzie młodzieżowym słowem roku 2022, ale serio, no nie mogliśmy odwalać. Nie przesadzaliśmy z niczym, bo po prostu z jednej strony trochę ziobaliśmy, żeby nam YouTube niczego nie zablokował, żeby po prostu, żebyśmy mogli nagrywać dla was. Dziwnie, ale żebyśmy mogli. Na razie to wszystko wróciło do normy. Nie mamy żadnych sprawdzeń, nie mamy już żadnych problemów z YouTube'ami. Odcinki po prostu są wrzucane. YouTube to akceptuje. Wiadomo, czas akceptowania już nie jest tak jak kiedyś, że wiadomo, wrzucało się filmy i po 10-15 minutach już się miało. Teraz są niekiedy to sprawdzanie po pół godziny, po godzinę, ale lepsze to niż po 2-3 dni, jak to bywało kiedyś, więc lepiej po prostu cieszyć się z tego, co mamy, więc może i wrócą też takie odcinki bardziej bekowe. Ja liczę właśnie na Po Sąsiedzku i 150 twarzy Tanasa, bo tu jednak, nie oszukujmy się, może być grubo i też tak mówię, nie będziemy się troszeczkę szczypać w języki i gdzieś tam będziemy zarzucać tym i tamtym na odcinkach, żeby to też się działo, bo to jednak bekowe i jak sami dobrze wiecie, najciekawsze funny moments są właśnie takie, jak któryś właśnie wydrze mordę, przeklnie albo przyjdzie i szuka córki na przykład, tak? Już dobrze wiemy, że córki szukać nikt nie będzie, bo na razie jej nie ma, ale może kiedyś coś tam tak leci. Jest, będzie taka seria, że na pewno tam córka musi być. Myślisz? No na tym, co będziecie mieszkać, no to tam na pewno jest córka. O Jezus Maria. Porównanie do tego, wiesz czego, to... Gości no, miał córkę wtedy. Tak, no miał na pewno. Ale teraz nie wiem, który miał dokładnie. To tam się obszai. I który będzie miał po tej stronie, jak to się... No trochę wam daliśmy teraz zagwozdkę, bo nie wiecie, o co chodzi, my już wiemy, ale Bolek mówił o tym, że tworzy bardzo ciekawy projekt i tak to Bolek tworzy, bo jednak to jest nasz główny mapmaker, drugim mapmakerem, modmakerem się robi Tanas, ja jestem trzeci mapmaker od Światła na Bolusiowie, więc... Ja od bram otwierania właśnie. Tak, a ja jestem od gospodarek i oświetlenia. Dlatego no coś musimy robić, serio, no ja już wróciłem do Giantsa po paru latach nieużywania Giantsa, więc też przypomnienie sobie tego wszystkiego i tak dalej, to też było ciężkie. Bolek jednak gdzieś tam zawsze siedzi w tym i raz w miesiącu zawsze tam się coś się bawił, więc dla niego to nie była żadna nowość, ale teraz po prostu siedzi, można tak powiedzieć, niekiedy po całe dnie i ogarnia fajne, ciekawe rzeczy, ciekawe projekty, jak to właśnie powiedział na sam na poprzednim odcinku, więc ciekawi mnie to, jak to wszystko wypali, ale myślę, że to może być hit na ten czas. Farminga. Czy ja dobrze wsypałem? Tak. Oils Natural, więc mamy tutaj rzepaczysko. Bardzo fajne, bardzo fajne, miłe i przytulne. Ja myślę, że nie będę już jechał z przyczepą tam, bo to nieopłacalne. Jeździć tam i z powrotem, zjadę sobie klasem i ja tutaj sobie zsypę już ten rzepak. A w tym momencie od razu olej rzepakowy. Klikamy odpal. I olej jest robiony. Oleju już troszeczkę tutaj mamy, więc za chwilę powinien być kolejny. Z jednej strony czas możemy przyspieszyć, chodzi na to 5, bo tak czy siak będziemy przewijać, bo nie mamy nic innego do zrobienia po tym odcinku, jeżeli Tanas na przykład stależowałby tamto pole do końca, a myślę, że tak będzie. No dajcie. To my już przewijamy na kolejny dzień i będziemy tutaj kość pszenicy i inne tego typu wariactwa zbierać słamy, może by było też coś porobić tego typu, zobaczymy, ale to tego typu tego jak chcecie, tego tamtego, tak dokładnie, to tam się ogarnie w najbliższym czasie, na razie zbytnio się tym nie będę zadręczał, bo to jak to mówi, przeważnie czas pokaże co tak dalej. Ja sobie skakuję do klasika. O, jak widzicie, to nas naprawdę ma już malutko. Złożę sobie rurę. Złożę sobie motowidełka. Polecę sobie na
tutaj gdzieś, czekaj, to z której strony młyna trzeba tu stać? Z której strony, nie wiem. Z tej strony trzeba zaparkować. Jeżeli chodzi o hydr, już ładnie złożę i będzie gitarowo. Gitar właśnie ma, no, poleno. Pokietnica, baletnica, ośmiornica. Nie daj Boże, żeby tam były ośmiornice. Właśnie, bo ty przywijałeś mleko, pewnie jeszcze więcej jest teraz. Tak, bo mamy... O, stół sam z nich, pozdro. Tak, ja tam wywiozłem 8000 litrów, plus jeszcze jest tutaj trójeczka, więc całkiem sporo, więc jeżeli po przewinięciu gdzieś tam by zabrakło w czymś, a w czym by mogło najbardziej zabraknąć, no nie wiem jak to będzie szło, jeżeli chodzi o masło. W cieście na razie mamy mleka i to sporo, bo mamy 4000 litrów tam, truskawek mamy też dużo, tam nie mamy masła właśnie i cukru i mąka się kończy, jaja też powoli się kończą. Z jajkami jest problem, bo jajek najmniej naprawdę idzie tego i to trochę boli, że te jajka tak powoli cisną. Jedynie jeszcze moglibyśmy, jak będzie dużo mąki, cisnąć z tym chlebem, żeby też tam coś się działo. Ale to zobaczymy, ile będziemy mieli pszenichy i co z tego wyjdzie, bo z owsa mąki nie zrobimy, bo owiec poleci na matki zbożowe. Tak właśnie. Mamy rodzynki, tak mamy miód, brakuje nam tylko owsa i kukurydzy, ale to będzie już w tym sezonie, więc będzie grubo, a my teraz zjeżdżamy na fermę. Ferma limuzyna. Tak, la ferma limuzyna. Nic tu nie jedzie, stąd widać, więc jest git. Fajnie, bo Tanas pojechał w jedną stronę. Kombajnem ja zjeżdżam w drugą stronę. Wysypę i będziemy kończyć ten cudowny kolejny odcineczek. No, powiem szczerze, że... Że zdążę stoleżować nawet. Jo. Myślę, że mam parę minutek, więc na luzie tam przejedziesz. Tym bardziej, że naprawdę ta Valtra bardzo szybko zapierdziela. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie z kasą, bo jeżeli będziemy mieli sporo kasy, to po prostu kupimy nowy nabytek bez sprzedaży John Deere'a, ale jeżeli będziemy się chcieli pozbyć John Deere'a i po prostu coś powymieniać na tej gospie, żeby też coś się działo, no to może po prostu jeszcze więcej tych nabytków wpadnie. Zobaczymy. Nadzieja jest to, że kombajn daje radę, nie mamy z nim problemu, dość szybko też niwa idą, tym bardziej, że nie mamy jakoś mega dużych pól, dlatego zobaczymy, co będzie tam. Dokładnie. Z jednej strony mogę pojechać od drugiej strony i tam wjechać bym od razu. No. I no, nad przyczepą można by pomyśleć, jakąś większą. Tak, przyczepę na pewno. Przyczepę na pewno kupimy, bo tak jak widzicie, miałem tutaj 8000 litrów w chwilę, jeżeli można powiedzieć o rzepak, więc nie wiem, czy już nawet w tym sezonie po prostu tego nie zakupimy, żeby tych, no na przykład te pszenice, czy potem buraki, bo może na przykład na burakach naprawdę festo dawać, nie wiem, jeszcze buraków nie robiłem w farmingu, więc fajnie, żeby to wpadło. Udało się, jak widzicie, bardzo ładnie leci. Tego rzepaku nie pamiętam, ile było w tamtym sezonie. A nie wiem. Jeżeli chodzi o rzepak skoszony, ale mi się zdaje, że chyba mniej. Nie wiem, czy tam było. Jeszcze się sypie. Jak widzicie, tutaj w prawym rogu mamy 12000 litrów, można tak powiedzieć. Trochę już tutaj się zużyło, więc ponad 20000 na pewno litrów tego rzepaku żeśmy ukosili. Fajnie, bo idzie, o Jezus, autozapis, idzie kolejna paleta, a ja już sobie tak to tą paletę mogę zanieść z powrotem, tak gdzie być powinna, jednak staram się chować, jeżeli mamy tutaj miejsce, to cygmyk chwór możemy to ogarnąć, ogółem całe te, o, jest pięknie, mamy kół na prasę, więc nie wiem, czy będziemy prasować na przykład słomę belki i też to sprzedawać, żeby był pieniądz, czy też nie, to ogarniemy w najbliższym czasie. O, ja na razie nie chowam zbytnio kombajny, bo ten kombajn będzie dalej używany w kolejnym odcinku, na który już serdecznie zapraszam, więc zostawcie łapkę w górę, dajcie tej aktywności, tej serii, żeby wiadomo, to nadal jest oryginalne, tu nie ma nic ciekawego, ale nadal to są biznesmeni i nadal to są nasze firmy cudowne, więc oby tak było. My wam serdecznie dziękujemy, na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć!